Ostatnim razem, jak się widzieliśmy, to mówiłaś mi o tym, że jeżeli miałabyś się o coś kłócić ze swoim synem ukochanym, to o gapier, bo on by bardzo chciał mieć przerwę od nauki. No i jak się ta sytuacja wyjaśniła, bo też pandemia nas zastała w międzyczasie? No więc mój syn właśnie się przeprowadza do Łodzi, bo dostał się na aktorstwo w filmówce. Nie widzę uśmiechu. Nie, jestem z niego strasznie dumna i jestem, no jestem mamą, no co mam ci powiedzieć, dziecko mi się z domu wyprowadza. Natomiast jestem z niego cholernie dumna i poszedł za swoimi marzeniami. Myślę, że to jest najważniejsze. Myślę, że najważniejsze jest to, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Mhm. I żeby pozwolić im odlecieć w pewnym momencie. A przeprowadzaliście takie rozmowy, żebyś powiedziała, co będzie dobre w tym zawodzie, co złe, może nawet nie w zawodzie, ale jednak jesteś w mediach. Ale oczywiście, że tak, poza tym on gdzieś tam w tym żyje i to widzi, natomiast mi nikt niczego nie zakazał. Ja poszłam swoją drogą i nie mam prawa zakazać komukolwiek, żeby swoją drogą poszedł. Mój syn dokonał wyborów, mogę go wesprzeć w tej decyzji i po prostu marzyć o tym, żeby był szczęśliwy. A pokój lub mieszkanie mama urządziła? Pomogła? Mieszkanie jest wynajęte, jakby mama trochę pomaga w urządzeniu, ale to jest jego i on tak naprawdę tam sobie będzie mieszkał. Boże, jak ja nie lubię na ten temat mówić. Możemy skończyć. O tak, skończmy ten temat.